Kiedy rozpoczęły się i trwały moje dwa odrębne procesy, o których opowiadałem Wam w poprzednim odcinku, mniej więcej w tym czasie, kiedy jeszcze siedziałem w areszcie śledczym Warszawa Białęka, to piętro wyżej, po przekątnej od mojej celi, siedział Bartek Wu z Mokotowa, pseudonie Łysy. Ten sam Bartek, z którym miałem kiedyś awanturę o motor pod Pruszkowskim McDonald'em. Jak oglądaliście wcześniejsze odcinki, jeden po drugim, to doskonale wiecie o którego Bartka chodzi. Bartek swojego czasu ostro działał u boku Andrzeja H, pseudonim Korek, który był domniemanym przywódcą Grupy Mokotowskiej. Na sąsiedniej celi obok Bartka siedział Marcin Rzed, pseudonim Żółty, który w ówczesnym czasie, zanim poszedł siedzieć w ogóle, to współpracował z Jurkiem Rzed, pseudonim Żaba. Kiedy mieliśmy spacery obok siebie, to któregoś dnia Bartek z Marcinem przepukali yy, przez mur. Przez tak zwaną przebitkę, i nawinęli, nawinęli do mnie, bym podszedł do, do szpary, do tej właśnie przebitki w murze. No i tam żeśmy zamienili kilka słów. Oni powiedzieli mi wtedy, że na drugim pawilonie, na tym samym co my siedzimy, na oddziale 2-2 pod jedną z cel siedzą grypsujące maulaty, które nafaszerowały się sterydami, wielkie się takie King Kongi porobili i po prostu zaczęła im odbijać palma. I kiedy wjechał do nich po celę młody chłopak, który chciał grypsować, to nie dość, że z niewiadomych przyczyn nie pozwolili mu grypsować, wymyślając jakiś dziwny pretekst, to jeszcze go na dokładkę pobili i okradli. Ten chłopak po pewnym czasie poskarżył się Bartkowi właśnie, który był jego kolegą, i powiedział mu, co go spotkało po celą tych nieobliczalnych gitów. Dodatkowo nadmienił, że on jako pokrzywdzony ziomek nie jest ich pierwszą ofiarą i zapewnie, zapewne nie ostatnią. Bartek, który był typowym kocurem, gdy usłyszał o tym, był po prostu zbulwersowany. Od razu zapytał mnie, czy ja razem z ludźmi, z którymi siedzą po celą, wesprzemy ich celę i cele, w którym siedział Marcin, aby wspólnie zrobić jazdę tym napakowanym Freudom, którzy udają gitów. Zrobić jazdę to inaczej, po prostu naobliżać no, im ostro, tak żeby mieli zakaz grypsowania, po prostu spakować ich do tak zwanego wora. Ja odpowiedziałem Bartkowi, że jeśli prawdą jest podłe zachowanie tych napakowanych zwyrodnialców, to jak najbardziej może liczyć na nasze wsparcie. Po naszej rozmowie przekazałem ludziom z naszej celi i sąsiednich cel to, co mi powiedzieli chłopaki przez przebitkę I takżeśmy zrobili. Po kilku godzinach już po apelu wieczornym Bartek wywołał z lipa celę, w której siedzieli oprawcy jego kumpla. Po kilku sekundach któryś z nich odezwał się i krzyknął nawijaj. Krzyknął w celu takim, po prostu, aby wysłuchać, co ma im do powiedzenia i do przekazania Bartek. Cała ich cela usłyszała tekst, aby więcej się nie pruli do grypsowania, po czym z kilku cel usłyszeli głośny okrzyk i tu było wachlarz przestępstw od najgorszych fry, ich powyzywali wszyscy od najgorszych kur. I tak dalej, tu przerybnie ich powyzywali, po prostu mieli pojechane ostro po gaciach, ubliżane, i tak dalej. I pole w tym momencie z automatu polecieli do tak zwanego Wora. Yy, yy, po tej no, minutowej jeździe przez ubliżanie im yy, i przez yy, jeszcze zakaz im grypuzowania, bo ludzie od razu zaczęli krzyczeć, że nie mają prawa próć się do grypsowania, to cała ich cela, tak jak wspomniałem wcześniej, została spakowana do wora i od tej pory nie mogli w ogóle grypsować. Ze względu na to, że miałem nazwisko zaczynające się na literę Bartek miał nazwisko na literę W, a Marcin miał nazwisko zaczynające się na literę Ż. To, jako osadzeni z tymi nazwiskami z końcowych liter alfabetu, mieliśmy widzenia tego samego dnia. Był to przeważnie piątek i w takim składzie umawialiśmy nasze widzenia z rodzinami na tą samą godzinę, aby sobie wspólnie pogadać na piwniczkach. Dawaliśmy klawiszem jakąś dużą paczkę Malboro chodzi mi oczywiście o karton albo, albo jakieś tam inne gadżety, upominki. Załatwialiśmy sobie po prostu, żeby nas zostawiali na godzinę po zakończonym widzeniu w takim pomieszczeniu, gdzie oczekiwało się przed salą główną na spotkanie z bliskimi. Często rozmawialiśmy sobie o tym, co się działo na mieście, zanim nas w ogóle powinęli co aktualnie dzieje się na wolności podczas naszej nieobecności, no i co może się w ogóle wydarzyć jeszcze, tak? A propos zarzutów, a propos Różnych tam sytuacji na mieście. Następnie, yy, oczywiście, nie schodził z tapety temat yy, o masywnym miarku. Yy, temat mojego Białoruszeka wzbudzał w Bartku śmiech, który także krytykował starych Pruszkowskich, bo Bartek krytycznie był nastawiony do starych Pruszkowskich. Mówił, że sami sobie ukręcili bat na własne cztery litery. O dziwo Bartek był bardzo pewny tego, że masoni nie piśnie na niego ani słówka i skwitował to krótko. Coś na mnie powie, to pojadę z nim do spodu tak, że beknie dwucyfrówkę. Tak to skwitował Bartek. I wam powiem, że fakt faktem, że ja czytając wszystkie zadania masywnego Jarka nie widziałem w nich, aby cokolwiek mówił o przestępstwach Bartka, a, Bartka, a się bardzo dobrze z nim znał. Także nie mówił o przestępstwach grupy Mokotowskiej. Ogólnikowo coś tam wspomniał, że była taka grupa i to wszystko w ogóle temat zamknął w swoich zeznaniach przed panem prorokiem. Ja, kiedy zgadałem się z Bartkiem o rozkmince pod domem Krzysia, gdzie opowiadałem w wcześniejszych odcinkach właśnie o spotkaniu nad cmentarzem, pod cmentarzem, tam gdzie został pochowany Pershing, potem była rozkminka pod domem Krzysia, także jak oglądali wszyscy, wcześniejsze odcinki słuchali to pamiętają tą rozkminkę i właśnie kiedy się zgadzają z Bartkiem o tej rozkmince, gdzie w równoczesnym czasie Masoni się z nim właśnie spotkał to Bartek odpowiedział w następujący sposób on mówił tak Grubas był wtedy bardzo wystraszony i czuł się jak galareta mówił Bartek, że prawie mu stękał w rękaw i, i, I prosił o pomoc. Yy, Masoni proponował Bartkowi 100 koła papieru, czyli 100 tysięcy dolarów za głowę szpica. Tak nazywał Bartek parasola. On go nazywał szpic. Mówiłem wam kiedyś, że właśnie yy, nieraz złośliwie tak się wypowiada nawet sama masa o parasolu. Ze względu na jego stożkowaty kształt głowy. I Bartek mnie się zapytał, czy ja pamiętam, jak mi kiedyś mówił pod Rotundą w Warszawie. Rotunda to jest takie główne przejście podziemne w samym centrum Warszawy, naprzeciwko Pałacu Kultury. I on się mnie zapytał, czy ja pamiętam wtedy, jak się spotkaliśmy pod tą pod Rotundą. I ja mu odpowiedziałem: tak, pamiętam. Pamiętam, jak on mi tam właśnie, Bartek, wspominał, że chciał się masoni dogadywać ze starymi Pruszkowskimi, zanim go w ogóle jeszcze zawinęli do puchy. I Bartek. W dalszym ciągu skomentował to tak, że on się dowiedział po tym, kiedy Masoni mu proponował te 100 tysięcy papieru za parasola, to on się dowiedział, że w tym samym czasie Masoni rozmawiał z kajtkiem. z kajtkiem, czyli ze Szwarcem i on rozmawiał z nim przez telefon w czasie kiedy Schwarz był na spotkaniu ze starymi żeby tam pili wódeczkę i on Także, yy, równocześnie proponował starym z koła papieru, że da im te pieniądze, żeby tam mu odpuścili, że on się z nimi będzie też działkował pieniędzy i próbował ich jakoś udobruchać. Ale Słowik słyszał tą rozmowę i tam przez słuchawkę obok Szwarca yy, krzyczał, yy, krzyczał yy, Szwarcowi, że w ogóle nie ma w ogóle żadnej rozmowy yy, z masywnym, że zaczął z nim jechać, że to jest yy, konfitura i w ogóle nie ma w ogóle o czym gadać. No i Bartek mi właśnie powiedział, że kiedy on zadzwonił do Masoniego i się go zapytał, ty słuchaj, jak to jest, że ty się ze mną dogadujesz, żeby tutaj walić do szpica, żeby pomóc ci zrobić porządek za starymi, a równocześnie z nimi się chcesz układać? No i tam się zaczął coś motać masa przez ten telefon, to yy, Bartek po prostu mu powiedział, słuchaj, jak ty tak masz robić, to weź ty spier i mu tam pocisną, żeby więcej do niego nie dzwonił. Bartek był ostrym bandziorem i w dodatku był yy, nerwusem. Starych Pruszkowskich to w ogóle się nie bał. Yy, myślę nawet, że jakby któryś stanął mu na drodze w areszcie śledczym, to zaraz by chciał kręcić jakiś dym. Ze dwa razy przebywaliśmy razem na piwniczkach aresztu śledczego. W, w, jeszcze właśnie na tym białce piwniczki Szleczego to miały metraż mniej więcej, taki 5 na 5 metrów. Tam wrzucali z każdego pawilonu osadzonych i że zawsze był tłok. Jak na takiej piwnicy się znajdowaliśmy, to Bartek od razu przestrzegał wszystkich, żeby nie palili w jego obecności papierosów. On sam był niepalący i bardzo nie lubił tych, co palą. Fakt, faktem, że jak tam kilku zapaliło bo papierosy na takich piwnikach, to od był, było siwo i wszyscy po prostu prześmierdli takim dymem. I pamiętam jeden z Gangusów z ekipy modlińskiej chciał odpalić szluga, a Bartek to zauważył. Natychmiast do niego podszedł i wytrącił mu tego papierosa z ust. Sam go powstrzymywałem, bo od razu chciał go lać. Że go się nie posłuchał. W ogóle Bartek nie wikał, że tam też był człowiekiem grypsującym. No w ogóle miał na to wywalone. I on miał taki porywczy charakter, był takim nerwowcem, że od razu szukał dymu i w ogóle nikogo nie pękał. Ogólnie wszyscy co siedzieli pod celą z Bartkiem, to tak po cichu narzekali na niego, że no ma ten trudny charakter, jest porywczy, no i on taki po prostu, no ma charakter przywódczy. Jednym z nielicznych, którzy nie narzekali na niego był właśnie Marcin Żółty. No akurat Marcin Żółty był człowiekiem niepalącym. Ćwiczył razem z Bartkiem na spacerniakach no i żył w nim w dobrej komytywie. Nie mieszkał z nim razem pod celą, tylko był na celi obok, ale widać było, że się lubią no i szanują. Kończąc temat Bartka z Mokotowa, to może przejdźmy do głośnych wydarzeń z tamtego okresu. Głośnym takim i medialnym wydarzeniem było to, że do prokuratury. Zgłosił się Krzyś, czyli Rysiu Pawlik, jeden ze starych Pruszkowskich. Śledczy w ogóle byli zaskoczeni jego postawą, że przyszedł do nich dobrowolnie. Przyszedł Krzyś w towarzystwie swojego adwokata. Krzyś już miał dosyć ukrywania się przed śledczymi, a szczególnie przed tymi z elitarnej tej jednostki Enigma, którzy w ogóle szukali tych... Poszukiwanych listem gończym, tak? I deptali za, wszystkim, za wszystkimi tymi poszukiwanymi no i nie dawali im tam spokoju. Z tego, co mi wiadomo, to Krzyś miał informację, co dzieje się na procesie u jego tych starych kumpli Pruszkowskich, bo Krzyś oprócz zarzutu za przynależność do grupy przestępczej, zbrojnej, nie miał w ogóle innych zarzutów. Czyli. Według oceny jego, jego adwokata, maksymalnie może by dostał z 5 lat, dlatego miał dosyć ukrywania się i sam się zgłosił do prokuratury. Oczywiście z prokuratury został przewieziony do aresztu śledczego Warszawa Mokotów. Tam z automatów został zakwalifikowany jako więzień niebezpieczny, czyli dostał kategorię N. W odstępie Kilku dni, kiedy zatrzymano Krzysia, to takim newsem była decyzja o ekstradycji Andrzeja Zepsodonim Słowik. Sąd, sąd Krajowy w Madrycie pozytywnie rozpatrzył wnioski o ekstradycję do Polski Słowika. No i czekali wszyscy oczywiście na, na ten jego przyjazd, aż go przywiozą. No, to było też medialne, głośne wydarzenie. Następnie. Trzynasty dzień w kalendarzu kojarzy się zapewne wielu ludziom jako taki dzień pechowy. Najwyraźniej 13 lutego 2013, 2003 roku. No, największego pecha miała właścicielka salonu fryzjerskiego w Pruszkowie. Kiedy w jej salonie o nazwie Aleksandra siedział Krzysztof nim Rudy, to wtedy do lokalu przed killer który zaczął od razu strzelać. Zastrzelił Krzysztofa B, no i znajdującą się obok niego kobietę. Prawdopodobnie zastrzelił właścicielkę salonu, aby nie pozostawić na miejscu świadka zbrodni. Rudy był powiązany z grupą mutantów i ponoć był odpowiedzialny lub współodpowiedzialny za zabójstwo 15-letniego chłopaka. Które został przypadkową ofiarą porachunków przestępczych. Według kilku źródeł na terenie Piaseczna, znajdującego się pod Warszawą, Rudy wraz z kilerami chciał wyeliminować z miasta Sławomira B, pseudonim Biały. W czasie strzelaniny zginął właśnie wyżej, wspomniany ten niewinny chłopak, 15-letni, a wtedy Biały uszedł z życiem. I według śledczych, właśnie za zabójstwem Rudego, stał ponoć Biały, który po prostu się na nim zemścił. Kolejnym takim newsem i w czołówkach stacji telewizyjnych, i na pierwszej stronach gazet było to, że 20 lutego 2003 roku znów pojawił się ten oczekiwany najgroźniejszy polski gangster. Czyli na warszawskim lotnisku wylądował samolot, na pokładzie którego znajdował się pod eskortą Andrzej Z. Przed nim słowik. Przywieźli go do Polski, przyleciał samolotem. Cała operacja przejęcia słowika przez transmitowana była w telewizji. Wyglądała ona mniej więcej podobnie do akcji z filmów o takich bosach mafii. Tak? Wokół samolotu stało kilkanaście. Policyjnych aut, kilkunastu antyterrorystów uzbrojonych. No i ateki odebrali skutego kajdankami słowika, po czym umieścili go w opancerzonym wanie. No i na kogutach w zwartej kolonie ruszyli z tego lotniska. To było pokazane w telewizji, jak przywieźli właśnie słowika. Kolejnym newsem z tamtego okresu czasu była jadka jaką rzucili nieobliczalni mutanci. To było najgłośniejsze wydarzenie, najbrutalniejsze wydarzenia, bo w nocy z 5 na 6 marca 2003 roku w podwarszawskiej Magdalence doszło do masakry. Wszyscy znają tą sytuację, że w walce z bandytami z grupy przestępczej tak krwawych obrażeń antyterroryści jeszcze tak naprawdę nie doznali nigdy. Kiedy dostali... Ateki informacje, że w jednym z domów ukrywa się dwóch poszukiwanych gangsterów z grupy mutantów, wkroczyli na posesję, aby ich dopaść i zatrzymać. Na celowniku ateków byli Igor P., pseudonim Pikus i znany wszystkim Robert C., pseudonim Cieluś. Wtedy zbliżający się do budynku kominiarze ci Ateki, ustawieni w swoim tym specyficznym szyku, nagle usłyszeli wybuch bomby, której właśnie odłamkami dostało kilku z nich. Eksplodująca bomba własnej produkcji była taką celową pułapką, zastawioną dla Ateków, ale to był tak naprawdę dopiero początek zaczynającej się jadki wojny. Po chwili zaczęły wybuchać granaty i zaczęła się strzelanina. Mutanci, którzy znajdowali się na piętrze, przez okno pokoju walili do ateków z karabinów maszynowych. Ci zaś odpierali atak i strzelali w kierunku okna, z którego no, bandyci wystawiali tylko ręce i, i walili z tych karabinów maszynowych, z pistoletów. Strzelanie natrwało kilka godzin i w czasie walki wybuch pożar. Dom częściowo się zawalił i spłonął. Mutanci. Nie chcąc się poddać, woleli umrzeć na skutek zatrucia czadem. Kiedy ugoszono ten pożar i ateki wkroczyli do spalonego domu, to przy złokach mutantów znaleźli 29 jednostek broni. No to była krwawa taka jatka, no i oczywiście w mediach na okrągło o tym mówiono, bo w wyniku odniesionych tych obrażeń zmarło dwóch tych ateków, a siedmiu zostało rannych. To były takie najgłośniejsze wydarzenia w 2003 roku, w czasie kiedy właśnie siedzieliśmy w areszcie śledczym. I kończąc temat tych najgłośniejszych medialnych wydarzeń z tamtych lat, pamiętam, że poinformował mnie wychowawca jakoś, że zostanę przewieziony do innego aresztu. I z aresztu śledczego na Warszawa, Warszawa Białańca zostałem przeniesiony do aresztu śledczego na Warszawa Mokotów. Oczywiście przeniesiony w cudzysłowie, bo wiadomo, że my tam przewieźli yy, tak zwanym transporciem. I od tamtej pory yy, siedziałem w areszcie śledczym Warszawa Mokotów. Jak tam się siedziało i co się wydarzyło dalej opowiem Wam w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.